Cześć, witajcie! W dzisiejszej recenzji porozmawiamy o smartfonie, który przyjechał do mnie w takim oto pudełeczku. Jak się zapewne domyślacie, w tym pudełeczku znalazłem tylko smartfon i kabelek USB i trochę makulaturki, a nie ma ładowarki. A to jest, moi drodzy, średniak. Dobra, już wam powiem jaki. To jest Galaxy A53 5G i powiem wam szczerze, jak zobaczyłem to pudełko bez ładowarki, to odechciało mi się go testować, no ale jednak obowiązki mam takie, jakie mam i z obowiązku zabrałem się za użytkowanie tego smartfonu, dzięki czemu dziś opowiem wam o nim parę słów. Zatem zapraszam na recenzję Galaxy A53 5G. Galaxy A53 5G to, jak się zapewne domyślacie, następca niezwykle u nas popularnego Galaxy A52. Tamten był przebojem, bo był niedrogi i fajny. A czy Galaxy A53 jest niedrogi i fajny? No cóż, aktualnie ten telefon kosztuje około 2000, a jak ten telefon wygląda, no to widzicie. Obudowa z tworzywa. I moi drodzy, bardzo dobrze. Wszystkim, którzy twierdzą, że plastik jest bebe, przesyłam pozdrowienia od pięknego szklanego smartfona premium. Upierając się, że plastik jako materiał do budowy telefonów jest zdecydowanie lepszym wyborem, bo telefon nie tylko może mieć całkiem fajnie ukształtowaną ramkę aparatu fotograficznego, tak jak nasz Samsung, ale może być też lżejszy i nie powróc się. No właśnie. Ramka Galaxy A53 5G również jest plastikowa, no a z przodu mamy ekran typu Infinity O, czyli z dziureczką niewielką stosunkowo na aparat do selfie i całość wygląda moim zdaniem całkiem fajnie, ale najfajniejsze jest w tej obudowie to, że moi drodzy, jest wodoszczelna. Oglądając telefon zauważyłem jednak też coś mniej fajnego, mianowicie brak mini jacka. Szkoda, ale już złapaliśmy pierwszy minusik. Ale za sam wyświetlacz to już będzie plusik. Ekran jest bardzo fajny, jak na klasę średnią oczywiście, bo do flagowców to jednak trochę brakuje. Nie jest to najwyższa jasność, jaką spotkamy na rynku, bo według producenta sięga ona 800 nitów, ale w słoneczny dzień z tego telefonu bez problemu daje się oczywiście korzystać. W nocy również wzroku on nie męczy. Tak jak mówię, jest to średnia półka, mamy zatem dosyć szeroki podbródek pod ekranem i w sumie pozostałe ramki też nie są najwęższe, ale za to mamy też tu odświeżanie 120-hercowe, czyli mamy wysoką płynność obrazu, co zauważymy szczególnie chociażby przy przewijaniu stron. Natomiast no, również tu trochę zaoszczędzono, bo mamy albo wysokie odświeżanie, albo standardowe odświeżanie, nie ma automatyki i nie ma niczego pomiędzy. Ale myślę, że to dla większości użytkowników nie będzie dokuczliwe. Każdy ustawi i tak 120 Hz na dzień dobry i tak już zostawi. Ogólnie z wyświetlacza jestem zadowolony. Naturalnie w interfejsie telefonu nie zabrakło wszystkiego, co jest potrzebne do dostrojenia ekranu dla naszych potrzeb, dla potrzeb użytkownika. Czyli mamy oczywiście automatyczną i w dodatku dobrze działającą regulację jasności. Mamy tryb ciemny interfejsu. Mamy też oczywiście możliwość stopniowania nasycenia barw, ochronę wzroku i tak dalej, wszystko tu jest, niczego nie zabrakło. A skoro o interfejsie mowa, no to oczywiście One UI ze wszystkimi dobrodziejstwami, czyli całkiem sporą ilością preinstalowanych, ale oczywiście nie śmieciowych, tylko całkiem przydatnych aplikacji, z dosyć szerokimi możliwościami personalizacji, oczywiście z gestami, z wysuwanym panelem bocznym, który możemy sobie włączyć, jeżeli akurat takich skrótów potrzebujemy. Interfejs przejrzysty, funkcjonalny, dopracowany. Absolutnie nie mogę powiedzieć, jakoby tu czegoś brakowało, nie mogę również tego interfejsu nazwać przekombinowanym i zaśmieconym. Prosto, praktycznie, wygodnie, ale nie biednie. Co szczególnie ważne i co warto podkreślić, producent oferuje aż 4-letnie wsparcie, zatem dla kogo aktualizacje są rzeczą istotną i ważną, to argument przemawiający za wyborem akurat tego smartfona. Jeżeli chodzi o wydajność tego telefonu, demon prędkości to nie jest, ale też nie jest to złe urządzenie. Powiedzmy, że nie jest to najszybszy ze średniaków, nie jest to najszybszy telefon, który możemy mieć w okolicach 2000 zł, zatem jeżeli nastawiacie się po prostu na upalanie go grami, a macie tylko te 2000 z kawałkiem do wydania, to szukajcie czegoś innego. Natomiast w codziennej eksploatacji jakoś strasznie irytujący ten telefon nie będzie. Nie jest najpłynniejszy, czasem zdarza mu się jakiś tam przycinek, jakiś tam drobny lag, ale ogólnie jest nie najgorzej. Tak jak już wspomniałem, w dziedzinie poprawek bezpieczeństwa poczujecie się zaopiekowani. W roli grzejnika do rąk ten telefon średnio się sprawdzi, bo jakoś straszliwie się nie nagrzewa, a co ważne, nie widać
W stres testach trottlingu wydajność nie pogarsza się wraz ze wzrostem temperatury w zauważalny sposób. Są minimalne różnice. Krecha jest w zasadzie niemal totalnie prosta, równiutka i ta wydajność pozostaje rzeczywiście stabilna przez dłuższy czas. Z rzeczy, na które zdarza mi się często narzekać. Akurat w tym smartfonie na szczęście nie zapomniano o gniazdku na kartę pamięci pozwalającą rozbudować przestrzeń na pliki. Niestety jest to hybrydowe gniazdko, czyli albo dual SIM, albo microSD. Niemniej myślę, że można docenić, że w ogóle ono tutaj jest. Jest też niespodzianka w postaci głośników stereo, co prawda niesymetrycznych, bo jeden jest dolny, a drugi po prostu gra ten słuchawkowy, ale brzmiących całkiem przyjemnie. Nie są to najlepsze głośniki, jakie słyszałem w średniej klasie, ale oczywiście najgorsze też nie są, a przede wszystkim najważniejsze, że są dwa i mamy chociaż namiastkę stereofonii przy oglądaniu filmów, czy przy grach, czy nawet sobie możemy od biedy posłuchać muzyki. Chociaż akurat tego ostatniego nie polecam w przypadku żadnego smartfona. Ale wróćmy do dźwięku. Sama jakość połączeń jest naprawdę znakomita i tu spokojnie możemy mówić o poziomie w zasadzie flagowym. Nie ma absolutnie się do czego przyczepić. Nie ma się do czego przyczepić również pod względem wyszukiwania przez ten telefon zasięgu, utrzymywania go. Nie mogę narzekać na działanie nawigacji, na działanie Bluetootha, współpracę z płatnościami NFC. Wszystko po prostu jest i działa tak jak należy, zatem specjalnie nie ma się nad czym rozwodzić, jest po prostu dobrze. A jak jest w dziedzinie fotografii? Króciutko, cóż my tu mamy? Główny aparat 64 megapiksele, co ważne, z optyczną stabilizacją obrazu. Piąteczkę do makro, czyli lepiej niż w większości przypadków, kiedy makro robi dwumegowy aparacik. Szerokokątny aparat 12 megapikseli z dość szerokim polem widzenia 123 stopni. No i kolejny aparacik 5-megowy, tym razem do rozmywania tła na ujęciach portretowych. A z przodu standardowe, myślę już w tej chwili w średniakach, 32 megapiksele. Jak ten zestaw fotografuje? Jeżeli chodzi o fotografię dzienną, nie zostałem zawiedziony. Oba aparaty jak najbardziej świetnie sobie radzą, dają mi to, co lubię, czyli mocne, dobrze nasycone kolory. Zarówno aparat do selfie, jak i aparat główny sprawdzą się przy praktycznie każdej pogodzie, nie robią nam szarości w pochmurny dzień, nie przepalają obrazu w dzień słoneczny, jest jak najbardziej wszystko w porządeczku. Niestety nie mogę oprzeć się wrażeniu, że tym razem widać sporą różnicę pomiędzy zdjęciami z aparatu głównego a aparatu szerokokątnego. Już w dzień na zdjęciach z szerokiego kąta zauważymy gorsze nasycenie barw i gorszą ich reprodukcję. Kolory są takie bardziej sprane. Zauważymy również spadek jakości odwzorowania detalu widoczny szczególnie w skrajach kadru. To widać wyraźnie i bez problemu odróżnimy nawet na podstawie niewielkiego wycinka, które zdjęcie, którym obiektywem zostało zrobione. A jak sprawa ma się po zmroku? No cóż, tu różnicę pomiędzy obiektywem głównym a szerokokątnym widać jeszcze jaskrawie. Generalnie odradzam robienie szerokim kątem po nocy. Lepiej użyć aparatu głównego, ewentualnie oddalić się trochę od fotografowanego obiektu i już. Zdjęcia z aparatu podstawowego, między innymi również dzięki optycznej stabilizacji obrazu, są naprawdę przyzwoite i jest to dobry poziom w średniej klasie. Nie ma w sumie na co narzekać. Jest oczywiście też tryb nocny. A z kolei, gdybyście chcieli sobie zrobić w ciemności selfiaczka, no to też da radę, ale nie liczcie na wiele, szału nie będzie, natomiast selfiaki w dzień są jak najbardziej udane. Udane są również zdjęcia portretowe, makro też w sumie są niezłe, nie będę tutaj narzekał, ale oczywiście portrety i makro zdecydowanie raczej w dzień. Podobnie sprawa wygląda z filmowaniem. W dzień jakość filmów świetna, w nocy trochę słabsza, byle nie szerokim kątem. Oczywiście fajne jest to, że możemy się przełączać pomiędzy obiektywami bez przerywania nagrywania. Natomiast również w filmie zauważymy różnicę jakości pomiędzy jednym a drugim obiektywem. Kiedy ujęcie będzie dosyć dynamiczne, kiedy będziemy w intensywnym ruchu, zauważymy również trochę nerwowe działanie optycznej stabilizacji. Będzie widoczne to, jak ona działa. Zauważycie to na filmach w postaci takiego delikatnego pływania. Nie jest to oczywiście cecha wyjątkowa dla tego telefonu, nie jest to cecha jakaś szczególnie dokuczliwa, natomiast tutaj widać ją dosyć wyraźnie. W Galaxy A53 5G zastosowano akumulator o typowej obecnie dla średniaków pojemności 5000 mAh. Jest dobrze, ale przypominam, w pudełku wraz z telefonem
nie ma ładowarki. Ładowarkę musicie sobie załatwić sami. Na szczęście nie będzie ona zbyt droga, bowiem ten smartfon ładuje się z mocą jedynie 25 W. Czyżby Samsung aż tak bardzo troszczył się o kondycję akumulatorów, przewidując długie użytkowanie swoich smartfonów? No może, w każdym razie dla mnie 25-watowe ładowanie w średniaku za 2000, w dodatku bez ładowarki w komplecie, to tak trochę słabawo. Natomiast jeżeli chodzi o osiągi akumulatora, wcale takie słabawe nie są, bo ten telefon jest w stanie bez problemu pracować 2 dni, a przy intensywniejszym użytkowaniu popracuje spokojnie całą dobę. Tego możecie być w zasadzie pewni. Więc na akumulator specjalnie nie narzekam, ale jakoś straszliwie chwalić go nie będę. Podobnie ma się sprawa z czytnikiem linii papilarnych, który tu jest pod ekranem i jest to czytnik z gatunku tych, których nie lubię i nie polubię. Nie dość, że czytniki podekranowe z natury działają wolniej od dobrych czytników klasycznych, to dodatkowo ten, który mamy w Galaxy A53, nie jest również najwybitniejszym czytnikiem podekranowym, czyli po prostu działa trochę za wolno i trochę zbyt zawodnie, jak na mój gust. Na pocieszenie pozostaje nam rozpoznawanie twarzy, które jest już całkiem niezawodne, ale też najszybszym bym go wcale nie nazwał. Także pod tym względem ten telefon jakoś specjalnie nie zaskakuje i nawet bym powiedział, że troszeczkę mógłby być jednak lepszy. Jak zatem finalnie ocenię Samsunga Galaxy A53 5G? Gdybym miał się trzymać szkolnej skali ocen, byłby to dla mnie średniopółkowy smartfon na 4. No dobra, może 4 z plusem. Najbardziej w tym telefonie doskwiera mi to, że nie jest on jakoś diametralnie potwornie znacząco lepszy od poprzedniego modelu, który teraz można kupić już za nieco ponad 1000 zł, czyli znacznie, znacznie taniej. Fakt, skracacie sobie w ten sposób trochę wsparcie. Przypominam, 4-letnie wsparcie aktualizacjami systemowymi, 5-letnie poprawkami bezpieczeństwa. Ale z drugiej strony sporo frasy zaoszczędzicie, jeżeli planujecie używać smartfonu nie dłużej niż 3 lata, no to tej różnicy nie odczujecie. A jeżeli już chcecie sobie kupić jakiegoś fajnego średniaka, a w dodatku jeżeli załapiecie się na promocję względnie Galaxy A53 zostanie Wam zaoferowany w dobrej cenie przez operatora, no to złym wyborem nie będzie. Telefon fajnie wygląda, jest wodoszczelny, można w nim skorzystać z karty microSD, ma bardzo fajny wyświetlacz, robi dobre zdjęcia w dzień, niezłe w nocy, robi też dobre filmy, ma głośniki stereo, sprawdza się doskonale w podstawowej roli, czyli w roli narzędzia komunikacyjnego, ma też niezły akumulator. Co mi się w nim nie spodobało? Przede wszystkim brak ładowarki w zestawie i to, że w sumie ładuje się stosunkowo wolno, bo z mocą raptem 25 W. Pod względem wydajności też mógłby być nieco lepszy, bo w zasadzie można nawet powiedzieć, że chyba osiągi ma trochę gorsze jak poprzednik, co już wygląda trochę dziwnie. Niezmiennie narzekam, jak to starszy pan, na brak mini jacka. Komuś może też, czego oczywiście nie rozumiem, ale komuś może przeszkadzać brak obudowy w stylu premium, to, że obudowa tutaj jest zrobiona z tworzywa. No i ceny, w jakiej ten smartfon zadebiutował, czyli nazwijmy to ceny regularnej, również okazyjną bym nie nazwał, ale pamiętajcie, są promocje, a w promocji no to już można o nim cieplej pomyśleć. A teraz, moi drodzy, tradycyjnie telefon do pudełeczka, a ja do kolejnego smartfona i do kolejnej recenzji, na którą oczywiście serdecznie Was już teraz zapraszam. Dzięki za oglądanie, dzięki, że jesteście i do zobaczenia. Cześć!